Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Laicyzacja, sekularyzacja, czyli etyka materialna, a nie etyka religijna, niemoralność. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No socjalizm co robi? No to wprowadza w zasadzie tą laicyzację. Laicyzację usuwa kościoły, usuwa wiernych. No i Francja. Francja jest znana z tego, że w czasie rewolucji francuskiej, no to pierwsze co robili, no to wybijali biskupów, księży, podpalali kościoły. Ludzie tak nie mówią o tym, no ale to jednak ta komuna paryska, no to robiła. We wszystkich tych krajach komuniści zawsze atakują kościół. No dlatego, że kościół to jest organizacja, która spajała społeczeństwo. No, zarzuca się Kościołowi dużo rzeczy, no, ale jednak Kościół dał naukowców, dał Kopernika, dał... No, ludzie, którzy badali dużo rzeczy, no to byli ludzie wykształceni, uczyli się, uczyli innych, szkoły zakładali, uniwersytety. W Ameryce bardzo dużo uniwersytetów, no to jest katolickich. W Ameryce bardzo dużo jest uniwersytetów protestanckich wszelakiego rodzaju, no ale chrześcijaństwo jako takie robiło kawał dobrej roboty. Teraz komuniści po prostu wyrzucają te dziecko z kąpielą kompletnie, no ale jednak te katedry, te miasta, to wszystko, no to budowali ludzie, to budowali katolicy, budowali chrześcijanie, to byli ludzie tacy jak my. No i przychodzą komuniści, zamieniają, tak jak w Rosji, kościoły, zbory, czy cerkwie na stajnie, no bo uważają, że cała ta struktura, no to jest wrogiem struktury komunistycznej, tak? No i oni chcą to zamienić. I dlatego ta etyka materialna, laicyzacja zawsze jest wprowadzana, że system, który jest, jest zastępowany. W Ameryce również ta laicyzacja następuje dosyć szybko. No fakt jest faktem, że Kościół sam w sobie nie pomógł. Nie pomógł ze względu na ten celibat, no i pewne tą strukturę i tę tajemniczość. Większość ludzi uważa, że to jest powołanie, a nie robota. No ale zdrajcy, zbrodniarze, perfidni, wredni ludzie wykorzystali ten system, no i ludzie się odwracają. Ale ogólnie rzecz biorąc, laicyzacja nie jest najlepsza. Ludzie chcą jednak jakiejś wiary, jakichś marzeń, jakichś wyższych odczuć, wierzenia w to, że jest jakiś świat pozaziemski. No ale nawet jeżeli nie wierzą w świat pozaziemski, no to ogólnie rzecz biorąc w kościele, no to jest tak zwane dobre słowo. No, ale zniszczyli od 1905 roku, kiedy lewacki, radykalny pierwszy minister, premier Émile Combes wymyślił tą laicyzację, no to była w sumie taki program antyklerykalny, antykościelny. Tak jak powiedziałem, w 1905 roku, no to był zrobiony po to, żeby wygonić Kościół katolicki z Francji, z systemu francuskiego, z instytucji, ze szkół, zlikwidować. Dlaczego tak się stało? No, to mówili, że Kościół stanął lekko po stronie grupy. Był taki Dreyfus, no to był żydowski oficer, którego oskarżono o szpiegostwo. No do tej pory to mówią, że go po prostu tam załatwili czy ustawili. No i socjaliści doszli do wniosku, że jak Kościół się opowiedział za tym, że jest przeciwko zdrajcy, no to został do odstrzelenia. Jak w komunie, jak na Kubie. Chiński kościół, można powiedzieć katolicki nawet, no to też jest totalnie spenetrowany przez komunistów. No ale co chcę mówić? No ta laicyzacja białych chrześcijan się udała. Laicyzacja białych chrześcijan, Francuzów, obywateli, którzy się podporządkowali, no i pośrednio troszeczkę myśleli,
większość tych katolików, nawet takich bardzo wiernych katolików, no troszeczkę się denerwowała, ale no mniej więcej tak rozumiała, żeby było to rozdzielenie pomiędzy Kościołem a państwem. Dzisiejsi młodzi muzułmanie kompletnie tego nie ma. Historia się przesunęła. 115 lat minęło. No i teraz widzimy, że ta siła, że ten kij państwowy nie działa. Nie działa. Po prostu państwo jest dużo słabsze. No i w zasadzie ta religia muzułmańska nie ma czegoś takiego jak religia chrześcijańska. Religia chrześcijańska mówi nas za drugich policzek, a religia muzułmańska po prostu mówi wyjmij sztylet i zaciukaj. No i tu jest właśnie ten problem. Macron powiedział, że musi się coś zmienić. Wszyscy prezydenci, zaczynając od Walerego Giscard d'Estaing w latach 70., powiedzieli, że musi się zmienić. No, trzeba pamiętać, że tam w latach 50., 60., 70. były kolonie francuskie w Afryce. No i były te wszystkie wojny, gdzie Francuzi nie chcieli stracić kolonii francuskich. Legia cudzoziemska walczyła, armia francuska walczyła. No ale po II wojnie światowej te ruchy wyzwoleńcze w Algierii, szczególnie w Algierii, no ale bardzo dużo tych Algierczyków trafiło do Francji, bo miało paszporty, miało prawo pobytu i tak dalej. Ten francuski łącznik, jak film taki z lat 70., no to kto tam handlował tymi narkotykami? No, gangi arabskie. Teraz gangi czeczeńskie w Niemczech, no to też są gangi muzułmańskie. Cała Europa dała się opanować, no ale to nie jest to najgorsze. Najgorsze jest to, że po prostu mordują ludzi. 16 października Czeczeniec, 18-letni Czeczeniec, który mieszkał w okolicach Paryża, obciął głowę nauczycielowi, tylko dlatego, że ten pokazywał jakieś komiksy z Muhammedem, no a to wszystko w ramach wolności słowa, wolności wypowiedzi, no i ten Czeczeniec przyszedł, głowę obciął, no i tak to się zaczęło. Dwa tygodnie później, 29 października, 20-letni Tunizyjczyk, który wylądował we Włoszech miesiąc wcześniej, nie dostał azylu, no to wybrał się na południe Francji. No i co pierwsze, co zrobił? No zabił wiernych, dwie kobiety zasztyletował nożem, no bo broń jest nielegalna, no i to jest to, co Biden, komunista, chce zrobić broń nielegalną. Także pamiętaj, jak głosowałeś na Bidena, no to posiadanie broni będzie nielegalne, no i wtedy trzeba będzie chyba nosić sztylet do samoobrony. No ale zabił w Notre Dame, w Nicei, chrześcijan. Także że to jest poważna sprawa. Nawet przed tymi napadami bandyckimi, terrorystycznymi, Macron miał rozmowę na temat islamskich separatystów. I on powiedział, że w sumie trzeba będzie we Francji zlikwidować sponsorowanie tych imamów przez obce kraje, on również porozwiązywał najróżniejsze organizacje islamskie radykalne, między innymi charytatywną firmę Baraka City, no i rozwiązał też inną kolektyw przeciwko islamofobii, no ale to był jeden z najbardziej rasistowskich organizacji. Planuje zakazać domowego uczenia, które jest bardzo popularne wśród muzułman. Także ta laicyzacja i upaństwowienie i ten socjalizm działał przez długie lata dla tych białych chrześcijan. No, dla tych, którzy przyjechali, po prostu nie. Ci, co przyjechali, to biorą ten tak zwany podatek muzułmański i żyją na koszt podatników. Macron
właśnie podkreśla tą laicyzację. Tą laicyzację, te 115 lat tej tradycji. Co zrobił? Jest taka rada duchownych muzułmańskich, no i to był taka grupa założona przez 20 lat temu przez Nicolasa Sarkozy. No i to jest taka przykrywka. To jest taka przykrywka zrobiona przez ministerstwo, jedno z ministerstw. No i oni mają zrobić radę imamów. No i oni mają być wszyscy ci duchowni, mają być albo akredytowani, albo licencjonowani, tak jak powiedzmy prawnicy czy lekarze. Także mają mieć dokument, że państwo im na to zezwala. No i mają dostać taką kartę wartości republikańskich i oni mają się tym podpisać. No, wielu z nich po prostu się nie podpisze, no bo nie po to przyjechała do Francji, żeby zgadzać się na wartości republikańskie. No ale on napisał. Niektórzy podpiszą i się zadeklarują, niektórzy nie podpiszą i będą przeciwko. No i on to wie. On to wie, no i mówi, że będą obserwować. Macron wściekł dostaje, że właśnie szczególnie angielskojęzyczna prasa go krytykuje, jak New York Times czy Financial Times, że oni nie rozumieją, że angielskojęzyczna prasa nie rozumie, że on nie walczy z islamem, tylko że on walczy z islamizmem. No i stara im się wytłumaczyć. No i stara się tłumaczyć, że nie rozumieją, że ta laicyzacja to miała, no tak mniej więcej, lawirować pomiędzy państwem niereligijnym i społeczeństwem religijnym. I nie jest to tak jak w Ameryce, gdzie jest wolność do religii. Wolność do religii. Laicyzacja to było usuwanie religii, a poprawka do konstytucji amerykańskiej to było zezwolenie do religii. No o co to chodziło w tej poprawce? Zasadniczo to chodziło o to, że w czasie kolonialnym, no to każdy musiał należeć, no wiadomo, że był kościół anglikański, tak? W Ameryce to dzisiaj jest episkopalny, ale kościół anglikański, no to są byłe kościoły katolickie, które w zasadzie zostały zabrane, no ale wystrój jest ładny, nie jest taki surowy jak protestancki, także że wystrój episkopalny w Ameryce czy anglikański w Anglii, no to jest król angielski chciał mieć parę żon, papież nie pozwalał na rozwody, to ten obcinał im głowy i sam się zrobił, powiedzmy, głową kościoła i wszystkim biskupom powiedział, albo was pościnam, albo będziecie moimi biskupami. No i tak się zrobiła ta religia angielska. Także jak Anglia, jak Amerykanie uzyskali niepodległość od Anglii w 1776 roku, no to właśnie powiedzieli, że ma być rozdzielenie. No tyle tylko, że za czasów angielskich, no to ludzie byli karani, jak nie chodzili do kościoła, to musieli gdzieś chodzić, nawet tam Żydzi czy ktoś inny musieli gdzieś tam chodzić, no bo to była część tego kleju społecznego. No a na dzień dzisiejszy socjaliści chcą po prostu strzelać do tych, którzy sami chodzą. Także tak to się zmieniło. No i ta laicyzacja nie za bardzo zadziałała. Ta laicyzacja nie za bardzo zadziałała z tego względu, że islam nie ma tej hierarchii, islam nie ma tych biskupów, którzy się podporządkowywują, bo jak w 1905 roku rząd powiedział biskupom francuskim, żeby pozamykali szkoły, no to oni po prostu pozamykali. Islam nie ma tej hierarchii, no i za bardzo tak
te religijne rzeczy nie działają. Ten cały, kiedy ten komunista Combs w 1905 roku kazał pozamykać szkoły i ogólnie kościoły były burzone przez ostatnie 115 lat, to na dzień dzisiejszy w tych samych miejscach rząd francuski buduje meczety. Także zlikwidowali parę tysiąc, 1500 lat tradycji chrześcijańskiej przez ostatnie 100 lat, a teraz budują meczety. Także to jest kompletny jakiś obłęd. Ta Rada Islamska, to jest dokładnie przykład tego. To jest przykład. Macron powiedzmy popiera naukę arabskiego w szkołach francuskich. Także laicyzacja Francji nie wyszła na dobre. Zniszczyli własną religię. No i dopłacają do obcej religii, która już napłynęła. W XIV wieku był cały najazd. Francuscy liderzy, którzy wymyślili laicyzację, znali i wiedzieli, co to jest Kościół. Wielu z nich było katolikami, no ale oni niszczyli. Tak samo jak Stalin powiedzmy był w seminarium przez ileś, a był najbardziej zawziętym komunistą, mordercą. Też ci socjaliści, co laicyzowali Francję, zniszczyli chrześcijaństwo. No i ten sam typ lewacki, oni śpiewają teraz poematy na temat wartości muzułmańskich, tak? To jest enlightenment, czyli okres oświecenia. Że to jest okres oświecenia, że to jest muzułmańskie oświecenie. No i kompletnie tańczą do innej nuty. I to jest trudno sobie wyobrazić, że oni po prostu nie widzą tej analogii, że lewacy nie widzą, co oni zrobili swojemu narodowi. Że francuscy socjaliści zniszczyli własną tradycję i zniszczyli własną historię, żeby przyjąć coś nowego. No, prawdziwi muzułmanie, no to wolą swoją religię, wolą swoją wiarę, no i oni nie będą się zgadzali na to, żeby byli licencjonowani, czy akredytowani, czy przyjmowali wartości republikańskie, francuskie. Każdy kraj zachodni ma w sumie ten problem. W Ameryce jest w Minnesocie. W Minnesocie przyjęli około 300 tysięcy Somalijczyków. No i co się stało? Ci Somalijczycy, jedna z Somalijek trafiła do Kongresu Amerykańskiego i ona jest zawziętą komunistką, jest zawziętą muzułmańską komunistką. Jej ojciec uciekał z Somalii, bo jego wygonili za komunistyczne poglądy, znalazł azyl polityczny w Ameryce i pierwsze co robi, no to ona stanęła po stronie komunistów. Także, że Ameryka jest rozwalana od środka właśnie przez tych ludzi. Ameryka była przyszykowywana przez laicyzację Ameryki przez właśnie komunistów. I teraz właśnie wy, jeżeli głosowaliście na socjalistów, głosowaliście na komunistów, no to zabiliście tradycję, zabiliście Bóg, honor, ojczyzna, zabiliście rodzinę, zabiliście uczciwość, zabiliście tradycję. I to jest makabryczne. To jest makabryczne, że jesteście dumni z tego. No ale to jednak laicyzacja przez długi okres we Francji, no to bazowała na tym, że był taka grupa białych chrześcijan, którzy mieli jakieś tam wspólne wartości i dlatego to było łatwo ich zlaicyzować. Dzisiaj ta migracja, dzisiaj te różne grupy, które kompletnie mają w nosie, ta laicyzacja nie działa. Laicyzacja nie działa, także że kijem się już ich nie zagoni, jak białych chrześcijan religia po prostu odbija w górę. No i komuniści klaszczą. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję serdecznie, zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia,
Dziękuję wszystkim, którzy głosowali dla Trumpa, dziękuję wszystkim, którzy głosowali dla konserwatystów, dla prawicy. Nie poddawajcie się, cokolwiek nie wyjdzie z tym sfałszowaniem, to są jeszcze wybory 2022, są wybory prezydenckie 2024. No przez rok czy przez dwa oliwa wypłynie sprawiedliwa, będziemy wiedzieli, co się działo. Nie można się poddawać. Miejmy nadzieję, że Sąd Najwyższy rozpatrzy i będzie druga kadencja.